Cześć, tu Iwona, witajcie ponownie na kanale Stylo Lolo. Witam Was po kilkutygodniowej przerwie. Słuchajcie, musiałam sobie dać odpocząć od YouTube'a. Przyszedł trochę kryzys, miałam moment taki, że wiedziałam, że mam wypuścić film i kompletnie nie miałam weny, nie miałam pomysłu. Oczywiście zawsze mam zapisane pomysły, ale żaden z nich jakoś nie wydawał mi się dobry i tak dalej. I stwierdziłam, że to oznacza, że potrzebuję dać sobie wakacje od YouTube'a. No i to zrobiłam. I teraz wracam do Was. I ten film będzie, słuchajcie, o moich nieudanych zakupach. Jak zawsze, na początku każdego filmu moja prośba, jeżeli Wam się spodoba, zostawcie kciuka w górę. Dajcie mi znać, jak to u Was jest, czy kupujecie impulsywnie, czy raczej się zastanawiacie, czy macie dużo nieudanych zakupów, czy raczej rzadko Wam się to zdarza. No i jak zawsze oczywiście zachęcam do subskrypcji kanału, jeżeli mnie oglądacie, a nie subskrybujecie. No i do jakiejkolwiek interakcji z kanałem, bo to pomaga mi dotrzeć do nowych osób. I słuchajcie, zanim przejdę do tego filmu, to chciałam zapowiedzieć jedną rzecz. Wrzesień w modzie jest z jednej strony miesiącem nowych tygodni mody, nowej mody na nowy sezon, a z drugiej strony miesiącem poświęconym i zachęcającym do korzystania z mody z drugiej ręki, tak zwany second hand September. No i zapoczątkowałam to w zeszłym roku i w tym roku będę to kontynuować. Wszystkie filmy, które pojawią się na kanale we wrześniu, będą związane z rzeczami z drugiej ręki, będą o rzeczach z drugiej ręki. Mam zapisane, słuchajcie, pomysły na filmy, no i oczywiście powoli nagrywam te filmy, dlatego że też we wrześniu przez tydzień będę w Polsce, gdzie nie bardzo będę miała jak nagrywać. Natomiast jeżeli macie pomysły na filmy związane właśnie z rzeczami z drugiej ręki, których nie robiłam, to piszcie w komentarzu i może uda mi się właśnie pod koniec września jeszcze coś z tych Waszych sugestii nagrać. Przechodząc już do filmu właściwego, czyli o moich tak zwanych bublach zakupowych. Zacznę od tego, że ja zazwyczaj rzadko kupuję impulsywnie. Zazwyczaj mocno się zastanawiam nad tym, czy na pewno na coś chcę wydać pieniądze i bardzo rzadko zdarza się, że zakupy, które robię, są nieudane. Ale odkąd mieszkam tutaj i też odkąd pracuję właśnie z modą z drugiej ręki, mam dostęp, słuchajcie, i widzę takie ilości ubrań codziennie, że po pierwsze zdarza mi się kupić coś impulsywnie, no bo wiecie, z drugiej ręki to nie jest aż takie drogie, jak gdybym chciała kupić nowe i tak dalej, i tak dalej. No i niestety właśnie głównie z tych zakupów uzbierały się te wszystkie buble. Czy one są bublami w takim sensie, że te rzeczy były, wiecie, straszne i w ogóle? Nie. Po prostu tych rzeczy nie powinnam była kupić, bo one nie były z różnych powodów dla mnie. No i tyle. Tak to wygląda. Niestety, ale to jest, wiecie, efekt psychologiczny. To jest tak samo, jak często dajemy się łapać na wyprzedażach, że, wiecie, kupujemy przecenione rzeczy, bo ojeju, bo są 50% przecenione albo 70%, to już w ogóle. No i na pewno nam się przydadzą i coś tam, a potem leżą w szafie rok, dwa, trzy, pięć i w końcu się ich pozbywamy. No i tutaj wydaje mi się, że jeżeli chodzi o rzeczy z drugiej ręki, w moim przypadku, gdzie te second handy tutaj nowojorskie wyglądają po prostu jak sklepy bardzo często, bardzo dużo jest second handów, które mają, wiecie, wyselekcjonowany asortyment, które mają asortyment taki, który bardzo często jeszcze normalnie w sklepach można kupić. Niestety, ale to jest kwestia konsumpcjonizmu amerykańskiego i też jakby samego miasta, bo tutaj ludzie mają bardzo dużo pieniędzy do wydania, jest bardzo dużo osób, które ma bardzo dużo pieniędzy i które bardzo często się nie zastanawiają, po prostu kupują pod wpływem impulsu i potem tych rzeczy się pozbywają. I bardzo często też jest tutaj taka zasada, jeżeli chodzi o kupno rzeczy na wyprzedaży, nie wiem jak to w Polsce jest prawnie, ale że nie możecie tych rzeczy zwrócić. Więc jak ktoś coś kupuje, okazuje się potem, że nie wiem, rozmiar jest nie taki albo coś i nie mogą tych rzeczy zwrócić, więc potem lądują te rzeczy w tych second handach, zwłaszcza, że tutaj jest dużo second handów, które odkupują rzeczy
od ludzi, więc zawsze jakieś tam pieniądze można, wiecie, z tego nieudanego zakupu odzyskać. Bardzo często ludzie tutaj albo nie mają czasu, albo im się po prostu nie chce sprzedawać rzeczy samemu, dlatego że to jest jednak dużo, dużo pracy. Także tak to wygląda, taka jest rzeczywistość. No i jeszcze jak ma się styczność z tymi rzeczami de facto na co dzień, no to już w ogóle, wiecie, łatwo jest ulec pokusom. W większości tych rzeczy nie mam, poza chyba dwiema, więc nie będę Wam tutaj tych dwóch fizycznie pokazywać, pokażę Wam zdjęcia i powiem Wam pokrótce o tym, co nie tak było z tymi rzeczami i dlaczego się ich pozbyłam. I zacznę, słuchajcie, od kurtki. Kurtka marki Zara, którą kupiłam, to musiało być na wiosnę zeszłego roku. Ona była, no wisienka, ona miała metki, w ogóle nie noszona. Była w zielonym kolorze, ja z jakiegoś powodu, ale słuchajcie, jakbym podliczyła, ile mam rzeczy zielonych w szafie. Ja w końcu zrobię wirtualną garderobę, to będę Wam w stanie powiedzieć, ile mam zielonych rzeczy, ale bardzo dużo. Z jakiegoś powodu, nie wiem, ciągnie mnie do zielonego koloru. Jak zobaczyłam tą kurtkę, stwierdziłam, że będzie świetna na wiosnę. Ona była z takiego ala filcu, coś w tym stylu. Oczywiście to była sztuczna jakby tkanina. No i z tych tańszych, no bo Zara też ma rzeczy, które są z takich tańszych linii, takie bardziej, wiecie, pod trendy, ma rzeczy, które są troszeczkę droższe i one są zazwyczaj wykonane z różnych materiałów, ta jakość jest różna i zazwyczaj, wiecie, te tańsze rzeczy oczywiście są wykonane gorzej, z gorszych materiałów i jakość tych rzeczy jest kiepska i one mają się po prostu zużyć, wiecie, szybko i tyle. No i tutaj powiem Wam, że po chyba pierwszym założeniu ta kurtka się zaczęła mechacić. Wydaje mi się, że miałam ją na sobie właśnie raz albo dwa razy i ona po prostu pod wpływem prawdopodobnie torebki, po prostu torebka się o nią ocierała i ona się momentalnie, słuchajcie, skulkowała. Skulkowała się na rękawie, skulkowała się na tej stronie, gdzie noszę torebkę, po dwóch razach. I wtedy po prostu trochę oprzytomniałam i stwierdziłam, że po co ja tą kurtkę kupiłam. Po pierwsze mam mnóstwo kurtek, po drugie mam dużo kurtek, które są naprawdę świetnej jakości. Część też kupiona z drugiej ręki. I po co mi, słuchajcie, taka kurtka z Zary, z taniego materiału, tylko dlatego, że spodobał mi się kolor i że była nowa i stwierdziłam, że a może w sumie będzie fajna. No i po prostu się jej pozbyłam i słuchajcie, nie żałuję, nie brakuje mi tej kurtki w ogóle, nie uważam, że w związku z tym mam jakąś dziurę w szafie, wręcz przeciwnie. Druga rzecz na mojej liście, słuchajcie, nie wiem nawet, czy mam jej zdjęcia, bo tak szybko się jej pozbyłam, bo to był po prostu, to był po prostu błąd, nie powinnam była tych krótkich spodenek, bo o nich mówię, kupić. To były krótkie spodnie marki Levi's. To było w zeszłym roku przed latem, w okolicach lata. Szukałam sobie, słuchajcie, krótkich spodni, które jeansowych, które będą dłuższe niż takie, które mam, które będą jaśniejsze. Mam dwie pary krótkich spodni, jedne takie w ciemno, takim czarno-szarym kolorze, a drugie w kolorze takiego ciemnego denimu. I chciałam coś, co będzie dłuższe, takie prawie że do kolana, tutaj na takie shorty mówi się jorts. Nie wiem w sumie, to nie są do końca bermudy, bo bermudy są bardziej za kolano. Bardziej coś chciałam, żeby było przed kolano, dłuższego, luźniejszego i jasnego. No i jak zobaczyłam te krótkie spodnie, to stwierdziłam, że w sumie są jasne, są dłuższe i są z Levi'sa. Ja bardzo lubię jeansy Levi'sa, ogólnie one bardzo dobrze na mnie leżą i mam ileś par i mam takie pary właśnie, że tak powiem, współczesne bardziej, czyli takie, które gdzieś tam były wyprodukowane w ostatnich kilku latach i mam Levi'sy takie vintage i jakie bym nie próbowała modele i tak dalej, one zazwyczaj dobrze na mnie leżą. Więc jak zobaczyłam te krótkie spodnie, to stwierdziłam, że w sumie to chyba coś, czego szukałam. No i nawet pamiętam, że musiałam je mierzyć, bo nie, to jeszcze nie doszliśmy do tego etapu, żebym kupowała coś bez mierzenia, nie, nie, nie.
Natomiast nie wiem, jakoś tak, wiecie, zmierzyłam je, stwierdziłam, że a, są właśnie jasne, dłuższe i to jeszcze były te lewisy z linii premium, to jest ta linia, która jest taka bardziej, jakby ten jeans jest lepszej jakości. To jest jeans, który idzie do ich sklepów, ponieważ oni produkują też jeansy, które idą do takich sklepów tańszych i to jest zupełnie inna produkcja jest, która idzie do outletów i tak dalej. Ogólnie one były w miarę okej. Mam nadzieję, że udało mi się zdjęcie znaleźć tych spodni, bo ja się ich pozbyłam, nie wiem, w ciągu 2 tygodni chyba, bo stwierdziłam, że to jest nie to, bo co jakby gdzieś tam jak przymierzałam, nie wiem czemu nie zwróciłam na to uwagi. Ja chciałam spodnie, słuchajcie, które są luźne. Zresztą ogólnie jeansy wolę luźniejsze w tym momencie i też są wygodniejsze, luźniejsze spodnie jeansowe. I jak szukam shortów, to też shorty, nie wiem, jakoś nie lubię takich shortów, które są, wiecie, takie opinające albo które są nawet chociaż trochę gdzieś tam na udach takie obcisłe, powiedzmy, tudzież dopasowane, może bardziej dopasowane. Natomiast te spodnie właśnie były dopasowane i ja absolutnie nie wiem, czemu ja je kupiłam, bo to powinno mi dać do myślenia, że ja ich nie będę nosić. No i pamiętam, że kupiłam je i właśnie, słuchajcie, spróbowałam je założyć, już wiecie, tak na spokojnie i tak dalej. I założyłam je i stwierdziłam, że to nie są takie spodnie, które chciałam, czy po co ja je w ogóle kupiłam, bo one właśnie były dopasowane, może były dłuższe i tak dalej, ale to nie było to. Następna rzecz, mogłyście ją ostatnio widzieć w filmie, który robiłam ze strojami dnia, z rzeczy, których nie nosiłam, takich rzeczy letnich. I to jest taka żółta, koszulowa sukienka, którą kupiłam z drugiej ręki, która pochodzi z H&M-u. I ja w tym filmie, jak ją założyłam, właśnie mówiłam Wam, że ja się w niej kiepsko czuję. No i też nie mam pojęcia, czemu ją kupiłam. Znaczy wiem, zostałam przekonana. To był mój błąd, że dałam się komuś przekonać. Mimo, że instynkt mówił mi, że w sumie nie powinnam jej brać. I zazwyczaj jest tak, że ja jestem bardzo, wiecie, odporna na sugestie i tak dalej. I nie wiem w sumie, czemu dałam się przekonać, żeby kupić właśnie tą sukienkę. Ona z założenia jest bardzo fajna, ma bardzo fajny kolor, taki masełkowy żółty, ma koszulowy krój, natomiast to, co po prostu powoduje, że ta sukienka nie do końca mi leży, to jest to, że ona ma z przodu takie szarfy, które mają taki dziwny kawałek materiału, że jedyny sposób, w jaki można to nosić, to to, że tą szarfę się z przodu jakby zawiąże. No i ta szarfa, jak się ją zawiąże na kokardę, to wygląda w ogóle dziwnie, więc można ją tylko zawiązać, wiecie, tak, żeby po prostu sobie wisiała. Natomiast jak się człowiek porusza, to się rozluźnia i to się rozchodzi. Generalnie, ja nie wiem, kto to projektował, ale myślę, że to jest właśnie z tych rzeczy takich HM-owych, które są z tej niższej, powiedzmy, półki, no bo oni też mają, tak samo jak Zara i tak samo jak większość sieciówek, mają różne półki cenowe, powiedzmy. No i wydaje mi się, że ta sukienka, jakbym miała zgadywać, ile mogła kosztować pierwotnie, to bym powiedziała, że pewnie około 40, może 50 dolarów, ale raczej 40-45 dolarów, co po przeliczeniu na złotówki może wydawać się dużo, natomiast weźcie pod uwagę to, że tutaj sieciówki europejskie są droższe niż w Europie, dlatego że dochodzą koszty jakby sprowadzenia tego towaru, więc one są tak o 50% droższe, czyli to dalej powiedzmy, że ta sukienka, przypuszczam, że ona mogła 120 zł kosztować w H&M-ie w Polsce, może 100, coś w tym stylu. W każdym razie nie powinnam była jej kupić i myślę, że będę musiała się jej pozbyć. Następna rzecz, której nie założyłam, słuchajcie, ani razu, odkąd ją kupiłam. To znaczy tak, kupiłam ją w lecie i był to sweter, który był takim bardzo, bardzo grubym, ciężkim swetrem i który czekał na, słuchajcie, zimę, taką ciężką zimę, żebym zaczęła go nosić, no i się nigdy nie doczekał.
To jest sweter, który kupiłam z drugiej ręki, to jest sweter handmade, on nie miał żadnej metki. Pamiętam, że jak go znalazłam, to stwierdziłam, o jaki super sweter, bardzo oryginalny i tak dalej. Nigdy nie miałam takiej myśli, że o, że dzisiaj bym ten sweter założyła. Jakby dam mu szansę jeszcze w tym sezonie, bo może to była po prostu zeszła zima, że sięgałam bardziej po kardigany i tak dalej. I że wiecie, miałam ten problem, że nie miałam gdzie tych swetrów trzymać i w ogóle. W tym roku, nie wiem, dalej będę miała ten sam problem, ale muszę coś wykombinować przez zimą. No i zaczęłam się zastanawiać, czy na pewno to był udany zakup. Czy ja nie kupiłam tego tylko dlatego, że ten sweter był, jakby kupiłam go z drugiej ręki i on był przeceniony. I że stwierdziłam, że w sumie mam mohair i nie wiem. W sensie ten sweter jest ładny, ale czy to jest do końca mój styl? Czy to, że on jest taki gruby, czy to nie powoduje, że właśnie po niego nie sięgam? Nie wiem, no dam mu szansę jeszcze w tym sezonie, ale tak skłaniam się trochę ku temu, że chyba to był jednak nieudany zakup i że chyba nie powinnam była go kupować. Może zrobię właśnie znowu kolejny tydzień, gdzie będę nosić rzeczy, których na przykład nie nosiłam w zeszłej zimy albo coś w tym stylu i dam mu szansę i jeżeli wtedy założę go i stwierdzę, że to nie było to, to wtedy się go pozbędę. Następną rzeczą było, słuchajcie, kimono. Mam jedno takie przepiękne vintage kimono, o którym opowiadałam już w któryś perełkach second handów i tak dalej. No i w zeszłym roku, wydaje mi się, że to było, to musiało być w zeszłym roku, kupiłam drugie kimono, takie krótkie, jasne, takie jasnobrązowe, w taki wzór, to była trzcina, która była troszeczkę jaśniejsza. Kupiłam je chyba tylko dlatego, że po prostu znalazłam, słuchajcie, kimono w second-handzie. Ja wiem, że tutaj te rzeczy nie są doceniane, to jest po prostu dla mnie niesamowite, że na przykład w Berlinie, jak żyłam, to były całe sklepy, które sprzedawały vintage kimona za po prostu naprawdę duże pieniądze. A tutaj, słuchajcie, w tych second handach sobie wiszą te kimona, kosztują jakieś grosze i że one po prostu często niszczą się od innych ubrań i jest mi szkoda. No i właśnie nie wiem, czy dlatego nie kupiłam tego kimona. I nigdy go nie założyłam. I im dłużej wisiało w szafie, tym bardziej stwierdziłam, że ja nigdy go nie założę, bo właśnie to czarne i jedwabne to jeszcze czasem mi się zdarza wieczorem, wiecie, latem narzucić na coś i w ten sposób go nosić. No i znalazłam jeszcze to długie kimono, które Wam pokazywałam chyba w ostatnich zakupach, które kupiłam na zasadzie, żeby nosić je raczej po domu. I na razie sobie wisi tutaj z boku szafy. Tutaj po prostu. I wtedy jak znalazłam to długie kimono, to stwierdziłam, że nie, tego krótkiego ja nigdy nie założę. Że to jest bez sensu, że puszczę je dalej w świat po prostu i tyle. Następna rzecz to była rzecz, którą też dość impulsywnie kupiłam. Ona była trochę w stylu rzeczy, którą chciałam, natomiast nie dopatrzyłam się na niej jednego szczegółu. I był to kardigan taki w stylu, takim bardzo preppy, takim ala, wiecie, angielska szkoła z internatem. No i to był impulsywny zakup. Ja go nosiłam. Nosiłam go nawet często, natomiast dopiero, słuchajcie, po jakimś czasie zauważyłam, że on miał guziki, które miały być, że guzikami od Chanel. Ja ogólnie, słuchajcie, po prostu podróbki to jest coś, co gdzieś tam powoduje, że mi ciśnienie skacze i nie rozumiem, jak ludzie mogą podróbki nosić świadomie. Nieświadomie to jest inna rzecz, ale świadomie. Ja tego z jakiegoś powodu nie zauważałam, znaczy nie zauważałam, bo kupiłam impulsywnie ten sweter. Poza tym on był z akrylu. W ogóle, wiecie, ja zawsze mówię o tym, że nie noszę swetrów z akrylu, że zawsze szukam swetrów z wełny, z kaszmiru i tak dalej, ewentualnie bawełny. I kupiłam, słuchajcie, impulsywnie ten sweter. Jasne, on wyglądał mniej więcej tak, jak coś, czego szukałam, ale to nie było to do końca i ja nie powinnam była tego swetra kupić. No i tak, wiecie, im dłużej go miałam, w sensie ja go nosiłam i tak dalej, ale właśnie im dłużej go miałam, tym bardziej mnie to uwierało, że ma te guziki i że jest z akrylu i że to nie do końca jest to. No i jak w zeszłym roku znalazłam kardigan marki Wilfred, szary,
troszeczkę w innym stylu, ale słuchajcie, z, wiecie, porządnego materiału i tak dalej, to słuchajcie, stwierdziłam, że okej, jeżeli chcę kupić ten, to należy się pozbyć tamtego i dokładnie to zrobiłam i nie żałuję. I ostatnia rzecz, to jest rzecz, która nie była impulsywnym zakupem i to jest jedyna rzecz, która nie jest z drugiej ręki z całej tej listy. I jest to, słuchajcie, moja żółta koszula z Benettona. Tutaj jakby kwestia była taka, że ja robiłam te zakupy online, bo Benettona w Stanach nie ma. No i pamiętam, że szukałam kurtki. Szukałam sobie zimowej kurtki, no i znalazłam na stronie Benettona właśnie kurtkę, która była prześwietnym zakupem, którą uwielbiam, która po prostu jest moją ulubioną rzeczą w zimie. I która jest właśnie na nowojorskie zimy absolutnie wystarczająca. No i pamiętam, że znalazłam też wtedy koszulę. Tą taką żółtą koszulę z Benettona, którą, słuchajcie, o której już opowiadam i opowiadam. I która generalnie jest świetna. Ona jest z bardzo, bardzo cienkiej bawełny. Tylko, że niestety, ale mam wrażenie, że ten kolor... Ten żółty kolor jest dla mnie za mocny. Ja ogólnie żółty kolor noszę, natomiast odcienie żółtego, które noszę, są albo bardziej takie jasne, rozmyte, białe, takie wiecie, wpadające w ten masełkowy żółty, albo takie bardziej neonowe, dlatego że one z moją naturalną kolorystyką grają. Ten żółty kolor tej koszuli jest bardziej już wpada w pomarańcz, i on jest bardzo intensywny i wydaje mi się, że dla mojej karnacji i dla mojej w ogóle, wiecie, urody i naturalnych kolorów za intensywny. Do takiego wniosku doszłam, że dlatego jej nie noszę, mimo że ona mi się bardzo podoba. Próbowałam ponownie w tym samym filmie, w którym próbowałam tej żółtej sukienki, to założyłam też tą właśnie koszulę. Założyłam ją otwartą z białym topem. I to w miarę działa. Natomiast kwestia jest taka, że ja nie chcę mieć rzeczy, którą jestem w stanie tylko w jeden sposób nosić, tak? Że albo tylko stopem, albo wcale. I powiem szczerze, że no, zastanawiam się, co z tym fantem zrobić. To koszula naprawdę mi się podoba, natomiast ona wisi, ja jej nie noszę. Mam tyle innych rzeczy i wiecie, mogłabym po nią sięgać, a po nią nie sięgam. No i zastanawiam się, czy w związku z tym się jej nie pozbyć, no bo ona cały czas w mojej szafie wisi. To tyle, jeżeli chodzi o moje nieudane zakupy. Jak widzicie, było ich z jednej strony trochę, natomiast to są, wiecie, tak naprawdę zakupy, które rozciągają się na mniej więcej rok, coś w tym stylu, więc... W tej perspektywie i w perspektywie tego, ile w międzyczasie rzeczy kupiłam, to nie jest ich tak dużo. Natomiast też nie jestem szczęśliwa, że tyle tych rzeczy uzbierałam. Jeśli ten film Wam się spodobał, zostawcie kciuka w górę. Jak zawsze oczywiście zachęcam do subskrypcji kanału. Dajcie mi znać, jak to z Waszymi bublami. No i do zobaczenia w moich następnych filmach. Cześć!